W ramach wirtualnych warsztatów Onkologia bez tajemnic dziś spotkanie z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Jakubem Żołnierkiem. Pan doktor jest specjalistą onkologiem klinicznym, zajmuje się też pacjentami z rakiem nerki. I właśnie rak nerki będzie tematem dzisiejszego naszego spotkania, na którym poruszymy także problemy związane z działaniami niepożądanymi leczenia pacjentów z rakiem nerki. Pierwsze pytanie, panie doktorze. Rak nerki to ważny problem społeczny i medyczny. Jak wygląda epidemiologia tego nowotworu na świecie? Czy ona jest porównywalna z epidemiologią w Polsce? I jakie są główne czynniki ryzyka zachorowania na raka nerki? Rak nerki nie jest nowotworem częstym, natomiast sam w sobie stanowi istotny problem medyczny ze względu na jego oporność na klasyczne formy leczenia, czyli powszechnie znaną chemioterapię, radioterapię z pewnymi zastrzeżeniami. Zajmuje odległe miejsce w rankingu częstości zachorowań na guzylitę. To jest 10., 11. pozycja w statystykach światowych. W Polsce jest podobnie, natomiast dość powiedzieć, że rokrocznie rozpoznajemy około 5 tysięcy nowych zachorowań na ten nowotwór w Polsce, z niewielką przewagą mężczyzn, a więc jest to spora populacja, a biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy coraz bardziej skuteczni w leczeniu choroby, mamy kumulację pacjentów, którzy żyją coraz dłużej z chorobą w trakcie leczenia, a więc jest to już duża grupa chorych onkologicznych w ogóle. Tutaj problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować precyzyjnie wszystkich najważniejszych zapewne czynników ryzyka, natomiast te, które identyfikujemy i które znamy, to jest oczywiście tryb życia łącznie z dbałością o należną masę ciała, więc aktywność fizyczna i spożywane kalorie jako te czynniki, które mają wypadkowo wpływ na ten parametr. To pewne schorzenia typu nadciśnienie tętnicze czy nałogi, palenie tytoniu, wyjściowo obecne u pacjenta choroby nerek, które prowadzą do niewydolności tego narządu. U pacjentów dializowanych stwierdzamy wyższą częstość zachorowania na raka nerki. To są rzeczy, które identyfikujemy, na które potencjalnie w pewnym zakresie przynajmniej mamy wpływ, więc warto o nich mówić. Natomiast też mam wrażenie, że nie są one wiodącymi czynnikami. Narażenie na metale ciężkie, związki metali ciężkich, narażenia jakieś zawodowe, oczywiście mogą tu odgrywać jakąś rolę, ale mają mniejsze znaczenie. Panie doktorze, takim podstawowym badaniem diagnostycznym w raku nerki jest USG, które można wykonać w gabinecie nawet lekarza rodzinnego. Ja mam pytanie jako osoba, która na przykład ma łagodne guzki nerki. Czy w takim badaniu można zauważyć, że następują zmiany w kierunku tworzenia się nowotworu? Tak, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, bo nic w medycynie nie jest czarno-białe. Odcienie szarości tutaj jak najbardziej dominują. Niemniej badanie USG, jego rozpowszechnienie, wprowadzenie do praktyki klinicznej i upowszechnienie jako metody diagnostycznej zmieniło obraz pacjenta z rakiem nerki. Kiedyś trafiał do nas chory z rozsianą chorobą nowotworową. Teraz dominują przypadki wykrywania raka nerki na wczesnych etapach, a więc małych guzów ograniczonych do nerki, wykrywanych często przypadkowo, właśnie dzięki ultrasonografii, wykonywanej czasem z powodu niespecyficznej dolegliwości czy w diagnostyce innych problemów medycznych. A więc rak nerki jest niejako diagnozą z przypadku, co znakomicie poprawia rokowanie chorych, bowiem umożliwia radykalne leczenie, wyleczenie pacjenta. I tak, metoda diagnostyczna USG jest jak najbardziej wartościowym badaniem. Może nie rekomendowanym jako czyste metodologiczne badanie screeningowe, a więc takie badanie zalecane po to, by zmniejszyć śmiertelność w grupach ryzyka na dany nowotwór, no bo nie udokumentowano takiej korzyści wykonywania częstego USG i wydłużenia życia pacjentów z rakiem nerki. Niemniej jest to badanie tanie, łatwo dostępne, nieinwazyjne, nieobciążające i ze względu na położenie nerki stosunkowo blisko powłok rzeczywiście umożliwia dosyć dokładną ocenę tego narządu. Jasne, że w przypadku wątpliwości wykrycia jakichś zmian my pogłębiamy diagnostykę o tomografię komputerową, rzadziej rezonans magnetyczny. Niemniej
ultrasonografia jest zwykle wstępem do podjęcia całego procesu diagnostycznego, a potem, jeżeli istnieje konieczność terapeutycznego. Panie doktorze, w raku nerki przez wiele lat jedyną metodą leczenia była metoda chirurgiczna, operacja. No ale jak wiemy, ta operacja mogła być zastosowana tylko u pacjentów z rakiem nerki na wczesnym etapie rozwoju. Wtedy można było radykalnie wyleczyć. Natomiast problem był z pacjentami, u których nastąpił już rozsiew choroby. I tutaj okazało się, że ta nerka jest bardzo specyficzna, bo chemioterapia, która już stosowano wcześniej w innych nowotworach, tutaj nie działa. I dlaczego ona nie działa? I kiedy nastąpił taki przełom w leczeniu raka nerki? Odkryto nowe sposoby leczenia tego nowotworu. Nowotwór to twór, który powstaje w takim całym procesie przemiany komórki prawidłowej, z której się wywodzi, w komórkę, która buntuje się, wymyka spod mechanizmów kontroli, a wpływ na to mają uszkodzenia genetyczne, a więc uszkodzenia genów, które kodują białka. To białka są strażnikami tego, co dzieje się w komórce. To białka pełnią funkcje regulatorowe, a więc mutacja, uszkodzenie genu powoduje produkcję niewłaściwego białka, które funkcjonuje niewłaściwie, a więc nie pełni swojej roli. Dochodzi do rozstrojenia pewnych procesów wewnątrz komórki. Ona zmienia swój charakter, swoje zachowanie, zaczyna agresywnie działać względem otoczenia, mnożyć się w sposób niepohamowany, uszkadzać narządy wokół, wnikać w tkanki, dawać przerzuty. To jest cały proces, oczywiście kumulacja wielu mutacji prowadzi od komórki prawidłowej do nieprawidłowej. Rak nerki wywodzi się ze specyficznej tkanki, z komórek kanalików wyścielających światło cewek nerkowych. Jest to organ, który jest odpowiedzialny za eliminację toksyn, więc jest wyposażony w szereg enzymów, białek transportowych, które eliminuje substancje toksyczne. Czyli tą chemioterapię? Również. Ma potencjalnie zdolność do usuwania ze swojego wnętrza związków toksycznych względem komórki. Chemioterapia, by zadziałała, zwykle musi dotrzeć do jądra komórkowego albo w głąb komórki, by efekt biologiczny wywarła. Tutaj mamy do czynienia z innym zjawiskiem. Rak nerki też wywoływany jest przez specyficzne mutacje, a więc uszkodzenia specyficznych genów, które tak przestrajają zachowanie tej komórki, że w zasadzie jest ona oporna na klasyczne cytostatyki. Bez powyższego dużym problemem było znalezienie skutecznej metody terapii i rzeczywiście ta ewolucja od chemioterapii, hormonoterapii na pewnym etapie doświadczeń klinicznych, potem immunoterapii z wykorzystaniem cytokin, czyli interferonu alfa, interleukiny drugiej, potem leków antyangiogennych, teraz immunoterapii w nowej generacji. Obecnie kojarzenia tych różnych metod stanowi o postępie, jaki dokonuje się w terapii rozsianego raka nerki. Ale takim właśnie przełomem było wprowadzenie tych leków antyangiogennych, ale to leczenie też się wiązało z pewnymi działaniami niepożądanymi i one były inne niż w klasycznej chemioterapii. Tu nie mieliśmy wypadania włosów czy powiedzmy wymiotów, nudności. Jakiego rodzaju te działania niepożądane są związane z tym rodzajem terapii? Tak, leki antyangiogenne to są tak zwane leki ukierunkowane molekularnie. To jest może taka skomplikowana nazwa, natomiast ona tłumaczy niejako w sposób ogólny mechanizm działania tych leków. Otóż leki antyangiogenne, leki ukierunkowane molekularnie hamują konkretne białka. O tych białkach już wspominałem. Czy są, mają mieć wpływ na białka nieprawidłowo funkcjonujące konkretnie w raku, w komórce raka nerki. Oczywiście od przypadku do przypadku, od pacjenta do pacjenta kombinacja tych białek działających w sposób niewłaściwy na skutek unikalnej kombinacji mutacji, jaka dokonała się u tego pacjenta w komórce, jest bardzo różna, a więc i wrażliwość na leki jest różna. Natomiast my w praktyce klinicznej stosujemy tak zwane inhibitory kinasterozynowych, a więc te leki hamujące białka, które mają zdolność hamowania nie pojedynczych białek, ale oczywiście całej grupy. Od tej selektywności czy braku selektywności, a więc wybiórczego działania na wąską grupę białek bądź
dużą grupę białek, zależy toksyczność leczenia i skuteczność. Potencjalnie rzecz biorąc, analizując sprawę, leki mniej selektywne powinny być bardziej skuteczne, choć też bardziej toksyczne. Leki bardziej selektywne, wybiórczo hamujące poszczególne białka, są mniej toksyczne, bo wpływają na mniejszą liczbę procesów zachodzących w organizmie, niemniej mogą być potencjalnie mniej efektywne. No nie do końca jest to prawda, o czym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, bo te prawidłowości należy brać pod uwagę, niemniej w poszczególnych przypadkach omawiania poszczególnych leków należy zwrócić uwagę na pewne różnice. Natomiast rzeczywiście leki antyangiogenne mają szereg działań ubocznych, zależnych od wybiórczości ich mechanizmu działania, a tymi działaniami najczęstszymi, które należy wymienić, są te związane z mechanizmem pożądanym, terapeutycznym, naciśnienie tęczy czy niedoczynność tarczycy, ale również szereg działań, których byśmy nie chcieli widzieć w ogóle i z którymi troszeczkę trudniej sobie poradzić, a to toksyczności skórne w postaci różnorakich wysypek, czy tak zwanego zespołu ręka-stopa, to biegunki, to hepatotoksyczność, a więc toksyczność względem wątroby i zwiększanie aktywności enzymów wątrobowych, czy zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. To są toksyczności hematologiczne w postaci niedokrwistości czy anemii, małopłytkowości, a więc zwiększenia gotowości do krwawień, czy też zaburzenia odporności wszelakie, a więc zaburzenia funkcji krwinek białych. To jest bardzo szerokie pojęcie oczywiście i mówię o tym w sposób ogólny, niemniej należy brać to pod uwagę. Inne rzeczy, takie jak, czy inne działania pożądane, takie jak nudności, wymioty również mogą się pojawiać, choć są dużo rzadziej spotykane i słabiej wyrażone w przypadku stosowania leków antyangiogennych w porównaniu z chemioterapią. Niedoczynność tarczycy, o której wspomniałem, jest toksycznością późną, zmiany skórne występują wcześniej, no, uczucie osłabienia ogólnego, o którym jeszcze nie wspomniałem, no, jest czymś, co często towarzyszy terapii lekami angiogennymi w czasie jego trwania. Natomiast no, to są te najczęstsze, rzadsze typu zaburzenia artykulacji, zaburzenia mowy, czyli tak zwana dysfonia, jakieś ośrodkowe działanie pożądane neurologiczne, no, są już dużo rzadziej spotykane. Bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo myślę, że pacjenci powinni wiedzieć, że na przykład jeśli wystąpi u nich nagle jakaś wysypka, to niekoniecznie musi być to związane z tym, co zjedli przed chwilą czy dzień wcześniej, że to może być właśnie działanie niepożądane związane z aktualnie prowadzonym leczeniem. I to jest bardzo ważna informacja. Panie doktorze, nie wszyscy pacjenci w Polsce mogą być leczeni lekami antyangiogennymi, ale mamy też nową grupę leków. To są leki immunoterapeutyczne, które są dedykowane do bardzo szerokiego grona pacjentów, ale one też mają te działania niepożądane. I jakie to są działania? Tak, rzeczywiście nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z refundowanej opcji leczenia lekami antyangiogennymi. Trzeba powiedzieć, że na szczęście tak ta procedura finansowania leczenia jest skonstruowana, że sporą część chorych możemy zabezpieczyć w tą formę terapii. Niemniej ci, którzy z tego leczenia skorzystać nie mogą, to są pacjenci z rozpoznaniem innej niż jasnokomórkowa postacią raka nerki. Jasnokomórkowy rak nerki to ta dominująca postać stanowiąca około 85% rozpoznań. To są pacjenci, którzy nie byli poddani wcześniej usunięciu guza pierwotnego. I jest to sprawa dyskusyjna, bowiem owszem, w dobie immunoterapii z wykorzystaniem cytokin to usunięcie guza pierwotnego było warunkiem sukcesu leczenia systemowego. Teraz wiemy, że w dobie stosowania leków antyangiogennych nie jest to warunek konieczny. Jest to zabieg u części pacjentów korzystny i dający odpowiednie korzyści kliniczne, niemniej nie jest obligatoryjny, nie powinien być traktowany jako konieczność. W warunkach polskich nadal zapisy mówią o tym, że ten zabieg musi być wykonany. I kolejna sprawa to bardzo ograniczone możliwości wykorzystania leków antyangiogennych w leczeniu chorych o tak zwanym niekorzystnym rokowaniu w skali MSKCC. Pacjenci pod względem różnych czynników są kategoryzowani, klasyfikowani i leczenie antyangiogenne, które refundowane jest w Polsce, możliwe jest do zastosowania u pacjentów z korzystnym i pośrednim rokowaniem w skali MSKCC czy też IMDC. Są dwie skale rokownicze. Natomiast immunoterapia, o której Pani wspomniała,
Na razie jest możliwa do wykorzystania w opcji refundowanej w Polsce tylko na etapie drugiej linii leczenia. Trwają cały czas starania o to, aby do praktyki klinicznej w Polsce w opcji refundowanej trafiły skojarzenia immunoterapii z lekami antyangiogennymi, które są kolejnym krokiem naprzód i rewolucją w terapii rozsianego raka nerki na wstępie leczenia systemowego, więc w pierwszej linii leczenia. Owszem, immunoterapia ma, wydaje się, szersze nieco zastosowanie i jest również skuteczna w takich agresywnych guzach o niekorzystnym rokowaniu. Niemniej jest obarczona pewnymi działaniami niepożądanymi i o nich też trzeba pamiętać. Generalnie zasada jest taka, że w przypadku immunoterapii stosowanej jako jedyna opcja terapeutyczna, a więc jeden lek z tej grupy jako terapia, zwykle nie dzieje się nic w sensie działań niepożądanych, ale jeżeli dzieje się, to dzieje się dużo i są to poważne komplikacje, które trzeba po pierwsze ze strony pacjenta sygnalizować odpowiednio wcześnie, po drugie ze strony lekarza zareagować wcześniej i wdrożyć odpowiednie leczenie tłumiące te reakcje, bo działania niepożądane w trakcie immunoterapii wynikają też z mechanizmu działania tych leków. Immunoterapia nowej generacji, o której teraz mówimy, to jest grupa leków, które w sposób bardzo wymyślny i specyficzny odblokowują układ odpornościowy hamowany przez guz. Guz stara się przetrwać, produkuje białka, które są wyłącznikami układu immunologicznego, a więc cały wzrost choroby nowotworowej dzieje się niejako za przyzwoleniem układu immunologicznego. Leki, którymi dysponujemy współcześnie, podane dożylnie, odblokowują układ odpornościowy i powodują, że układ immunologiczny zwalcza guz. Działania niepożądane, z kolei do których zmierzam, to tak naprawdę nadreaktywność układu odpornościowego, który jest odblokowany terapią. A więc agresywne działanie przeciwnowotworowe z jednej strony, owszem, ale z drugiej strony też niszczenie tkanek zdrowych, tkanek pacjenta. Znamy ze słyszenia szereg takich terminów jak na przykład choroba Hashimoto, a więc immunologiczne zapalenie tarczycy, kolitis ulceroza, a więc wrzodziejące zapalenie jelita grubego, łuszczyca. To są wszystko schorzenia autoimmunologiczne wynikające z agresywnego działania układu immunologicznego. U pacjentów poddanych immunoterapii mamy właśnie tego typu objawy, typu niedotrzeźwość tarczycy, biegunka, toksyczne uszkodzenie wątroby, nieinfekcyjne zapalenia płuc, które są wyrazem agresywnego działania komórek wchodzących w skład układu immunologicznego. Tutaj kluczowym jest właśnie dobry kontakt z ośrodkiem, szybka reakcja po to, by z potencjalnie zagrażających życiu powikłań pacjenta wyciągnąć. Panie doktorze, obecnie na świecie w pierwszej linii leczenia mamy już kilka leków. Między innymi jest to pazopanib. Mamy lek, który się nazywa kapozatynib i wchodzi nowy lek, który też lek antyangiogenny, który nazywa się tivozanib. I czym, właśnie Pan mówił niedawno o tym, czym one się różnią? Jaki jest ich profil toksyczności? Dla jakich pacjentów one są dedykowane? Którzy pacjenci największe korzyści z tego odniosą? I w ogóle czy ta personalizacja leczenia jest taką opcją optymalną dla pacjentów, bardziej korzystną? Że się im dobiera na określonym etapie leczenia, w określonym stanie klinicznym, w określonym wieku także, tak jak Pan mówił, bardzo konkretne leki. No może nie jest to tak precyzyjnie określone w zaleceniach, jeśli chodzi o tą dedykację poszczególnych leków poszczególnemu pacjentowi czy profilowi pacjenta. Niemniej tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o pierwszą linię leczenia na świecie, wśród leków antyangiogennych wiodących wyróżnia się pazopanib i sunitinib. Lekiem, który niedawno wszedł do praktyki, jest cabozantinib, również pierwszej linii leczenia. Natomiast tivozanib jest lekiem, który znamy już od dłuższego czasu. On tam w procesie badań klinicznych dokumentował swoją skuteczność leczenia i trzeba powiedzieć, że na tle tych pozostałych rzeczywiście cechuje się porównywalną efektywnością, którą my mierzymy co najmniej trzema parametrami. Odsetkiem obiektywnej odpowiedzi, a więc procentem osób, u których guz się kurczy po swoim terapii. Czasem wolnym od progresji choroby nowotworowej, a więc takim parametrem, który określa
jak długo lek sprawuje kontrolę nad procesem nowotworowym i najważniejszym parametrem, jakim jest czas całkowitego przeżycia. A więc czas mierzony od rozpoczęcia terapii do śmierci pacjenta, niezależnie od jej przyczyny. I w oparciu o te trzy parametry Tivozanib rzeczywiście charakteryzuje się porównywalną, numerycznie w niektórych publikacjach nawet wyższą skutecznością w stosunku do sunitinibu, pazopanibu czy cabozantinibu. Natomiast to, co jest istotną różnicą pomiędzy tymi lekami i co odróżnia Tivozanib od pozostałych, to jest właśnie ta selektywność działania. Pazopanib, sunitinib, cabozantinib są tak zwanymi nieselektywnymi inhibitorami kinasterozynowych, a więc lekami skutecznymi, owszem, ale również obarczonymi sporą toksycznością. Natomiast Tivozanib nie ustępuje im, jeśli chodzi o efektywność. Natomiast jako selektywny inhibitor ma tych działań niepożądanych potencjalnie i w praktyce mniej. Są oczywiście w trakcie terapii u każdego pacjenta występują działania uboczne. Niemniej zwykle, a tak jest również w przypadku Tivozanibu, są to działania niepożądane o małym stopniu natężenia i zwykle, które dają się opanować poprzez zmianę zachowania, diety, stosowanie leków jakichś wspomagających i nie wymuszają żadnej zmiany w zasadniczej formie leczenia przeciwnowotworowego. Dla Tivozanibu ta toksyczność jest zwykle ograniczona do najczęstszych, takich jak naciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, zaburzenia właśnie głosu. Natomiast rzadziej dotyczą już toksyczności względem przewodu pokarmowego, układu hematologicznego, wątroby itd. Wobec powyższego tutaj jest to lek o potencjalnie najniższej toksyczności w porównaniu z pozostałymi. A jaka jest postać tego leku i czy pacjent, który go przyjmuje, może w miarę normalne życie prowadzić? No wszystko jest oczywiście kwestią indywidualną, indywidualnej tolerancji. Niemniej te wymienione to są leki doustne, a więc chory zjawia się na wizytach u onkologa raz na 4-6 tygodni po to, by poddać się kontroli klinicznej, badaniu lekarskiemu, badaniom laboratoryjnym. Co 3 miesiące wykonujemy również ocenę tomograficzną, żeby sprawdzić, jak lek wpływa na chorobę nowotworową, czy choroba nie postępuje, a osiągamy efekt pożądany w postaci stabilizacji czy zmniejszenia guza. W rzadkich sytuacjach jesteśmy w stanie uzyskać całkowitą remisję. Niemniej są to niestety przypadki mierzone w pojedynczych procentach. Natomiast zwykle i często tak bywa, pacjenci funkcjonują w warunkach domowych normalnie, realizują się społecznie, rodzinnie. Niektórzy pacjenci, którzy dobrze znoszą terapię, nie występują u nich jakieś dokuczliwe toksyczności, są aktywni zawodowo. Panie doktorze, w leczeniu raka nerki jest bardzo wiele linii leczenia. My w Polsce jesteśmy przy której linii w tej chwili dostępny? Refundacja obejmuje dwie linie leczenia nadal. Na indywidualne wnioski NFZ czasem udziela permisji na stosowanie trzeciej linii z zastosowaniem pewnych leków, które udowodniły swoją skuteczność na tym etapie terapii. Niemniej ta sekwencja u nas jest stosunkowo krótka, więc te wybory terapeutyczne muszą być dokonywane bardzo starannie, tak aby u danego pacjenta osiągnąć maksimum efektu przeciwnowotworowego, oczywiście przy minimum toksyczności. Panie doktorze, czyli pacjenci o jakim profilu klinicznym odniosą największą korzyść zastosowania takiego leku jak Tivozanib? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bowiem są to pewne niuanse, które bierzemy pod uwagę w trakcie kwalifikacji pacjenta do leczenia. Niemniej należy podkreślić, iż najwyższą skuteczność w ramach prowadzonych badań klinicznych z zastosowaniem Tivozanibu uzyskiwano u pacjentów z rozpoznaniem jasnokomórkowego raka nerki po usunięciu guza pierwotnego, a więc po zabiegu nefrektomii czy częściowej nefrektomii i u pacjentów w korzystnej grupie rokowniczej w skali MSKCC. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę korzystny profil toksyczności leku, należy również uwzględnić wybór tej formy terapii u pacjentów starszych z większą liczbą chorób towarzyszących, a więc już obciążonych dodatkowo, tak by minimalizować toksyczność terapii przeciwnowotworowej i obciążenie dla organizmu jako takie, oraz u chorych, u których mamy niską dynamikę procesu nowotworowego, u których spodziewamy się, że przeżycie będzie długie, terapia niestety również długo trwała, a więc tutaj duży nacisk kładziemy na tą jakość życia i
dbamy o to, aby ta toksyczność prowadzonej terapii była jak najmniejsza. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę pełną nadziei, że rak nerki może być też chorobą przewlekłą, że może być chorobą dobrze leczoną, że można z tą chorobą też normalnie żyć, kiedy stosujemy dobre leki. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.